Rozdział drugi. Jędrek Bukowy po pełnej nieoczekiwanych zdarzeń wyprawie do Polski w styczniu 1941 roku, kiedy to wraz z Wichniewiczem odbili z pociągu uwięzionego Lasaka, wrócił do Budapesztu i zamieszkał u Ewy w Warszawie. Pułkownik Obertyński zgodził się na to, zwłaszcza że Ewa z wielkim poświęceniem pomagała kurierom w Budapeszcie. Stworzono więc u niej zapasową bazę, gdzie w razie potrzeby nocowali kurierzy udający się w drogę do Polski i łącznicy przybywający do Budapesztu z innych krajów. Władek Mrowca, wyruszając z Zakopanego, zatrzymał się również u Warfalwich. Nic więc dziwnego, że teraz, kiedy znalazł się w śmiertelnym niebezpieczeństwie, tutaj właśnie szukał schronienia. W nocy, kiedy Mrowca przyjechał do Budapesztu, Ewa miała dyżur w szpitalu, a babci Warfalwi nie było w Budapeszcie. Wyjechała do rodziny do Veszprem. Jędrek Bukowy spał jak zwykle na poddaszu. W głębi nocy obudził go łomot. Ktoś głośno dobijał się do drzwi. Wyrwany ze snu zbiegł szybko na dół, przeszedł na werandę. Kiedy zbliżał się do drzwi, łomot ucichł nagle. Bukowy zajrzał przez zroszone szyby, lecz nikogo nie zobaczył. Zdziwił się, gdyż przed chwilą słyszał wyraźnie natarczywe dobijanie się do drzwi. Zapalił światło. Przeszedł ostrożnie do drzwi. Chciał uchylić, lecz nie ustąpiły. Pchnął je mocniej. W świetle smugi światła ujrzał leżącego na stopniach mężczyznę. Nie poznał go w pierwszej chwili. — Kto tam? — zawołał przytłumionym głosem. Mężczyzna nie odpowiedział. Leżał nieruchomo. W smudze światła widać było jego skulone plecy. Bukowy mocniej pchnął drzwi. Chcąc je otworzyć, musiał tamtego zepchnąć ze stopni. Potem przecisnął się ostrożnie przez uchylone drzwi i wydostał się na zewnątrz. Wtedy targnął nim ogromny niepokój. Po sportowej wiatrówce, spodniach i butach wnioskował, że to ktoś ze swoich. Zdjęty przerażeniem pochylił się nad leżącym, chwycił go za ramiona, uniósł i odwrócił twarzą do światła. Wtedy dopiero go poznał. — Władek! Władek! — wyszeptał. Mrowca zwisał bezwładnie. Jego wynędzniała twarz była trupio blada, na wpół otwarte oczy nie zdradzały życia. Usta nie chwytały oddechu. Bukowy uniósł go wyżej, nogą otworzył szerzej drzwi i wciągnął Mrowca na werandę. Tutaj położył go na podłodze. Szybkimi ruchami podciągnął wiatrówkę. Wtedy zobaczył zalaną krwią koszulę i rękę przewiązaną flanelową szmatą. Z rany broczyła jeszcze krew. Władek, Władek! Szeptał w trwożnym uniesieniu. Ale Mrowca nie reagował na jego słowa. Jędrka ogarnęła panika. Nie chciał uwierzyć, że jego najlepszy przyjaciel nie żyje. Uniósł go, oparł jego głowę o swe ramię i zaczął masować siną twarz. Władek, co ci się stało? Władek, odezwij się, Władziu! Naraz spojrzał w wywrócone, półprzymknięte oczy i zobaczył w nich martwy i szklisty blask. Zrozumiał, że nic go już nie uratuje. Ułożył go na podłodze, a na zbroczony krwią brzuch naciągnął sztywny brezent wiatrówki. I nagle ogarnął go straszliwy żal. Objął Mrowcę i zapłakał gorąco, boleśnie. Dzień był mroczny. Chmury kłębami przewalały się ponad dachami, a wiatr targał uchyloną okiennicą. Co chwila słychać było żałosne staccato deszczu na zamglonej szybie. Przez małe okno przeciekało na poddasze szare światło słotnego dnia. Na starej kanapie, przykryte kocem, leżały zwłoki Władka Mrowcy. Spod koca wymykał się jedynie ciemny kosmyk jego włosów. Pułkownik Obertyński położył na stole zniszczony, wytarty portfel, rozłożył go. Po chwili zaczął wyjmować dokumenty. Czynił to wolno, ostrożnie, jakby się bał, by nie rozpadły się w jego dłoniach. Przeglądał uważnie każdy papierek i odkładał go na bok. Wtem zwrócił się do majora Smygi, który stał za nim i bacznie śledził każdy jego ruch. To znaczy, odezwał się przeciągle, miał wyruszyć z Zakopanego we wtorek. A dzisiaj mamy piątek, podjął służbistym tonem Smyga. Przyszedł więc bez opóźnienia. Przeniósł wzrok na Bukowego, który starannie obszukiwał plecak. Ciekaw jestem, kto go tak paskudnie urządził i gdzie. Bukowy drasnął go ponurym spojrzeniem. Przecież pan wie, że to nie spacerek po krupówkach ani po waczyń.
Obertyńskiego zdziwił nieco zaczepny ton Jędrka. Odłożył na bok ostatni świstek papieru i powiedział jakby do siebie. To dziwne. Ma wszystkie dokumenty, wszystkie rzeczy. Chyba go nigdzie nie zatrzymali. Twardy chłop, przywlókł się ostatkiem sił, wtrącił Smyga. Bukowy syknął zniecierpliwiony. Niepotrzebne mu teraz pana pochwały. Jędrek, przerwał mu pułkownik. Coś chłopie taki rozdrażniony. Bukowy żachnął się gniewnie. Cholerny świat! Nie widzicie, co się stało? W tym cały sęk, że nie wiemy, jak do tego doszło. Przykra historia, rzucił Obertyński. Odsunął na bok dokumenty i przesunął do siebie brudną chusteczką do nosa, zawiązaną mocno za cztery rogi. Zaczął ją ostrożnie odsupływać. Po chwili wyjął z niej damski złoty zegarek. Smyga aż syknął z wrażenia. Pan pozwoli, wyciągnął rękę do pułkownika. Ja się na tym znam. Pułkownik bez słowa oddał mu zegarek. Smyga ujął go za misterną, złotą bransoletkę i uniósł pod światło. No proszę, powiedział pełnym podziwu głosem. Złoty Schaffhausen, do tego damski. Naraz zwrócił się do Bukowego. Czy pan widział kiedyś u niego ten zegarek? Nie, odparł Jędrek bez wahania. To ciekawe, rzucił Smyga z przekąsem. Taki zegarek ze złotą bransoletką kosztuje furę forsy. Skąd mógł się znaleźć przy nim? Może chciał komuś zrobić prezent? Wtrącił Obertyński. Może jakiejś kobiecie? To niemożliwe, zaprzeczył żywo Bukowy. Nie stać go było na to. Smyga jeszcze chwilę oglądał pod światło zegarek. Wspaniała jubilerska robota, a sam zegarek najwyższej marki. No proszę, może właśnie ten zegarek pozwoli nam rozwiązać całą zagadkę. Bukowy spojrzał ostro w jego oczy. O czym pan myśli? Smyga położył zegarek na stole. No cóż, ostatnio zdarzało się, że kurierzy na własną rękę przenosili przez granicę. Chciał pan powiedzieć, przemycali. Major uśmiechnął się cierpko. Można to i tak nazwać. Chociaż w tych warunkach trudno kogoś posądzać o przemyt. Po prostu w Polsce ludzie wyprzedają się z rozmaitych rzeczy. A tutaj drogo za to płacą. Bukowy zbladł. W jego oczach zapalił się błysk gniewu. To pan nie znał Władka. I jak pan śmie go posądzać? Powiedział wyzywająco. Panowie, wtrącił spokojnie Obertyński, nie możemy nikogo posądzać, dopóki cała sprawa się nie wyjaśni. Można jedynie wnioskować, że ktoś z Polski chciał komuś przesłać ten zegarek i poprosił Władka, żeby go przeniósł. A Władek, wpadł w półsłowa Smyga, uczynił to wbrew wyraźnemu rozkazowi, że nie wolno kurierom przynosić nic, prócz oficjalnych przesyłek. Bukowy żachnął się gniewnie. Cholerny świat, panie majorze, przecież ja sam przenosiłem dolary dla pana rodziny. Smyga drgnął. Zmierzył go pełnym wściekłości spojrzeniem. Pan zapomina, że to zupełnie inna sprawa. To znaczy panu wolna, kurierowi nie. Spokojnie, panowie, wkroczył energicznie Obertyński. W ten sposób do niczego nie dojdziemy i tracimy niepotrzebnie czas. To trzeba będzie wyjaśnić i wtedy... Urwał w pół słowa, gdyż właśnie rozkręcił automatyczny ołówek, a z jego środka wyciągnął niewielki zwitek. O, proszę, mamy szyfry, powiedział z ulgą. Podał zwitek Smydze. Major zabrał karteczkę i podszedł z nią do okna. Rozwinął ją. Była gęsto zapisana drobniutkimi jak makcyframi. Wyjął z kieszeni powiększające szkło i w milczeniu studiował szyfrowany tekst. Tymczasem Obertyński wstał od stołu, rozejrzał się z zakłopotaniem po poddaszu. Jego wzrok padł na leżące pod kocem zwłoki mrowcy. Chwilę patrzył na nie oczyma ciężkimi od smutku. Potem zwrócił się do Bukowego. No tak, Jędrek, czuję, że będziemy mieli piekielne trudności. Największe będzie miała Ewa, powiedział nieco cierpko Bukowy. Czy ona zna całą sprawę? Musiałem jej powiedzieć, kiedy wróciła z nocnego dyżuru. Rozumiem. I co teraz? Przymknął oczy i w roztargnieniu tarł policzek. Od okna odezwał się Smyga. Wszystko w porządku. Potwierdzenie odbioru pieniędzy i poczty. Tylko to? Zapytał Obertyński. Niczego więcej nie spodziewaliśmy się. Tak, majorze. A teraz musimy zadecydować, co robić dalej.
Smyga rzucił przelotne spojrzenie na zwłoki mrowcy. Ech, ten Władek, powiedział zniecierpliwiony. Przez cały czas chodził jak naoliwiona maszyna, a teraz narobił nam takiego bigosu. Jak pan może tak mówić? Krzyknął Bukowy. Jego twarz stężała w gniewnym grymasie. Jak pan śmie? Obertyński położył mu rękę na ramieniu. Uspokój się, chłopie. Przez suchą twarz Smygi przemknął kąśliwy uśmieszek. Przepraszam, ale przecież musimy z nim coś zrobić, a panowie wiecie, jaka teraz sytuacja. Już pół naszej organizacji siedzi w twierdzy, w Siklos albo kibluje w Hadiku. Przepraszam, ale ja nie mam ochoty... Urwał, jakby zrozumiał, że się zapędził. Bukowy pokiwał z politowaniem głową. No tak, pan zawsze się asekuruje, żeby tylko się nie narazić. Smyga zmarszczył krzaczaste brwi. Wypraszam sobie. Nie wiem, czy pan zdaje sobie sprawę, w jakich tu pracujemy warunkach. Bukowy uśmiechnął się kpiąco. A my w jakich? Zresztą, rzucił wymijająco Smyga, mamy tutaj konkretny wypadek i musimy trzeźwo stwierdzić, że sytuacja jest diabelnie trudna. I znaleźć z tego jakieś wyjście, wtrącił pojednawczo Obertyński. Smyga wyczuł w jego głosie wahanie i niepewność. Natarł więc ostro. Sytuacja jest piekielnie trudna. Wkopaliśmy się w cholerną kabałę. Jak najszybciej musimy się pozbyć... Czego, panie majorze? Przerwał mu Bukowy. Smyga unikał jego wzroku. W każdym razie nie możemy wyprawić pogrzebu. Czy pan sobie zdaje sprawę, czym by to groziło? Zaraz sekcja zwłok, dochodzenie, śledztwo. No i zapomina pan, że Władek jest na fałszywych papierach. Bukowy zacisnął pięści. Zbliżył się do majora. Pytam, co pan chce zrobić? Smyga cofnął się o pół kroku. Posłał Obertyńskiemu spłoszone spojrzenie, jak gdyby u niego szukał pomocy. No cóż, są rozmaite sposoby. Można upozorować wypadek albo... Albo co? No, powiedzmy, stworzyć taką sytuację, żeby władze myślały, że utonął. Bukowy tak mocno zaciskał pięści, aż mu zbielały knykcie palców. Wrzucić do Dunaju, jak ścierwo. To chyba razem z panem. Jędrek, zawołał ostro Obertyński. Niech pan się opamięta. Bukowy zatoczył się, jak gdyby chciał z boku natrzeć na Smygę i uderzyć go, ale opanował się. Uniósł tylko wysoko zaciśnięte pięści i powiedział przeciągle. To taką otrzymuje zapłatę. To tak mu się odwdzięczacie. Rozpaczliwym ruchem wskazał na zwłoki władca mrowcy. Od 3 lat chodził jak maszyna. Zima, nie zima, deszcz, nie deszcz. Kurniawa, nie kurniawa. Jego koledzy siedzą po wszystkich więzieniach Słowacji i gubernatorstwa. Inni gryzą już ziemię, a pan... Spojrzał nienawistnie na majora. Ot tak, po prostu, do Dunaju. To wy nas jeszcze nie znacie. My, górale, z nami nie przejdzie. Smyga zbladł, cofnął się jeszcze pół kroku i nagle powiedział zupełnie innym tonem. Przepraszam pana, może pan mnie źle zrozumiał. O nie, dobrze zrozumiałem. Umyć ręce i cześć, żeby tylko nie mieć kłopotu. Bukowy, rzucił ostro Obertyński. Pan się również zapomina, przywołuję pana do porządku. Rozumiem, że jest pan rozdrażniony, ale to jeszcze pana nie zwalnia od subordynacji. I w ogóle, powiedział już łagodniej, wszyscy jesteśmy zaskoczeni i przybici. W tej sytuacji należy działać z rozwagą. Ciekaw jestem, co by pan zrobił na naszym miejscu. Ja? Uśmiechnął się żałośnie Bukowy. Rozumiem, panowie są od wielkich spraw, od planów, strategii, rozkazywania. Ale dziwi mnie, że zamiast zbadać, w jakich okolicznościach Władek został raniony, to jest inna sprawa, przerwał mu Smyga. Jędrek nawet nie spojrzał w jego stronę. Dokończył. Panowie chcecie jak najszybciej pozbyć się kłopotu. Nie musicie się martwić. Dobrze. Postaram się sam to załatwić.